No witam Was. Po półtorej dniach masakrycznej pogody, bo lało i padało, jesteśmy nad Jeziorem Długim. Helunia, chodź no tutaj z rowerkiem. Ta Helunia tutaj już zasuwa. No i co? No jeżeli chodzi o Jezioro Krzywe, to tutaj mamy piękne ścieżki rowerowe, ławeczki i obejdziemy sobie. Później opowiem o tym jeziorku i też poszukamy sobie miejsc na parkie. No hejka. No, Jeziorko Długie mieści się, można powiedzieć, w centrum. Tak, też. To powolutku, bo ostać się wyróć. Głębokość maksymalna to jest 17,5 metra, długości jakieś 1,5 kilometra. No i tu fajnie, bo naprawdę można sobie zrobić fajny spacerek. Zobaczcie sami. Jest naprawdę rewelacyjnie. Co do Jeziora Krzywego, tam nie szło w koło obejść, chociaż ciągnęłoby się to przez 10 km, bo jest bardzo duże. Bo tutaj zaraz obok następne jeziorko i mamy fajne trakty i ścieżki. Helunia, no słuchajcie, Oskar ciągnie Helcię na rowerze. No. Helcia sama go zaczepiała w kierownicę i ty go wyprzedzasz. Zadbało o to, że mamy ścieżkę piękną wzdłuż tego jeziorka. Możemy sobie stanąć wszędzie z wędkami, powędkować. To jest pod PZW Olsztyn. Helcia, powiedz coś dla dzieci tutaj, bo fajnie, fajny trakcik. Można jeździć rowerkiem. Co tam jeszcze? Ławeczki są do siedzenia, tak? I w koło. I jak mamy pieska, to zaczepiaj sobie o kierownicę i i Oskar cię ciągnął? Tak. No. I tak trzymam nogi. A, i wtedy do góry trzymasz nóżki. No, i super. No, przeszliśmy jakieś 2 km, jeszcze mamy 2. Z tyłu cały czas obok linii brzegowej sobie wzdłuż linii brzegowej sobie spacerujemy. Papa. No, jestem pod wrażeniem, że miasto zadbało tutaj. Bo papa, jeżeli chodzi, poczekaj, dokończę. Jeżeli chodzi pod jezioro Ukielce Krzywe, to jest gospodarka rybacka, zezwolenia do wykupienia w każdym sklepie, a jezioro Długie to jest bezpłoczne. Karpie są, bo spływy były, widziałem już. Jeszcze z mostu chcę zaobserwować. Jest parę drzew powalonych zaraz przy brzegu, więc na pewno tutaj znajdzie jakaś atrakcja dla wędkarzy. To słuchajcie, spacerujemy dalej. Idziemy, Helcia, nie? No słuchajcie, klimat jest powalający. My jesteśmy na tym moście. No i fajnie, to widać z panekami, więc chłopaki, jeśli nie przyjrzejcie. Ciężko się dobrać do tej wody, ale myślę, że nie da rady. Jesteśmy po spacerku na tym jeziorze Długim, naprawdę. Panowie, kije i przyjeżdżajcie, jest gdzie wędkować, są te karpie, ciężko się dobrać, bo są ranty, duże, mocne spady, no można łapać tylko z brzegu. Jeszcze chcę dokręcić Wam materiał z jeziora Ukiel, gdzie przez te 1,5 dnia padało, chcę wsiąść na motorówkę i opłynąć i poszukać fajnych miejsc, gdzie tam się karpie pojawiają, wiem, że one tam są. Jest parę fajnych drzew powalonych, co wcześniej zauważyłem pierwszego dnia chodząc wzdłuż tego jeziora, tylko kawałeczek, ale są dostępne motorówki na tamtym jeziorze, możemy łapać ze środków pływających, to jest, prowadzi to gospodarka rybacka, więc do kupienia zezwolenia są w każdym sklepie, a na jeziorze Długim PZW, więc co?
czekajcie, za chwilę coś tam się dokręci, jakiś materiał.